Witam, witam ponownie. Far Cry 6, zanim pójdziemy na główną fabułę, to tak jak mówiłem ostatnio, zbudujemy sobie jakąś nową broń, zrób to sam. No i co my tu mamy? Co my tu mamy, proszę państwa? To są nowości. Fajne działko. El Pequeño. Fajne działko, myślę, że można sobie kupić. Magazynek 180. O, to mi się podoba. To mi się podoba. I tu jest jeszcze coś nowego. Karabin wyborowy. Bardzo dużo obrażenia. Też sobie kupię. Co tam? Mamy dużo tego uranu. Tutaj jeszcze są plecaczki, ale plecaczki na razie, szczerze mówiąc, mam fajne. Bronie też mam fajne. No to cóż. Dwie nowe rzeczy. Dwie nowe rzeczy, proszę państwa, użyjemy sobie ich tutaj mniej więcej. Najpierw tak. El Pequeño. Jak to się szczylo tym? Uhuhu! Fajnie się szczylo. Fajnie się szczylo. I jeszcze jest, proszę państwa, o, taka flinta wyborowa. Fajne. Dobra, bardzo fajne. Takie nowe bronie. Myślę, że z tą możemy sobie iść na misję. A misja, proszę państwa, będzie teraz bardzo mocna. Porozmawiaj z Jeleną. Musimy zabić admirał Benitez. Gruba impreza, gruba impreza. Idziemy tutaj. Łapka w górę. Oby się udało. Czyli tutaj już mamy dwóch przeciwników na tej części mapy. Bierzemy się za tą panią admirał, tak? Kurde, ale ta broń to jest hardkorowa. Ano. Robota. Robota fachowców. Zostało nam tutaj zadanko z Jeleną. Thanks to you, Benitez's defenses are spread out all across El Este. Now's the perfect time to attack her headquarters. The problem is, we don't know how many soldados are there. So, here's what we're going to do. You, La Moral, the Ancianos, and that tank are going to quietly get on the island. We use that rusty tank to punch holes in the fort. Then keep shooting until Benitez is dead. She probably planned for a lot of attack scenarios, but I'm sure pontooning a tank to her island wasn't one of them. Okej, czyli czołg na pontonie. Tu w ogóle dostajemy... pojazd! Carlito! Dobra. Rendezvous with El Tigre at the place I marked on your map. Jasna sprawa, pani Jeleno. Nie ma problemu. O, to tutaj mamy nawet desancik powietrzny, od razu sobie polecimy. Troszkę sobie tutaj też jakiś placówek przejąłem, żebyśmy mieli łatwiejszą podróż. Natomiast takie rzeczy poboczne, jak opowieści i tak dalej, i czyszczenie całej mapki, to dopiero po fabułce, nie? Będzie fabułka, będą inne rzeczy, także pierwsza część może nam się tutaj udać. Może nam się tutaj udać, chociaż no tak, jak to było z Antonem, na przykład byliśmy tam w Esperanzie, ale to nie miało szans powodzenia, bo to jest za wczesny etap, nie? To nie ma szansy, to nie ma szansy. O, troszkę by można sobie też tutaj popolować. O, ja wiem. W wolnej chwili można popolować, natomiast fabułka mnie interesuje i myślę, że takie rzeczy będę wam tu pokazywał, natomiast przejmowanie baz to już tam w wolnej chwili dla relaksu można poszczylać, nie? Do soldados. Można poszczylać. Ale myślę, że jeśli ktoś lubi Far Cry'e, to z tego powinien być zadowolony. Feeling jest fajny. O kurczę, tu też jest zastrzeżona przestrzeń powietrzna. To aż dziwne. Nic mi się tu nie pokazuje, pani. Jest nasz czołg. Jest. Jest nasz czołg. Są legendy, co? Są legendy. Ready? Go! Kupiłem nową spluwkę na tą imprezę. My baby Tigre. A big battle is on the horizon. I'm just happy everyone is getting along. You did this. Back in 67, it was Santos who could bring the people together. Today, you have that magic. So I'm Santos. No,
You are me, the Fist! Now, before every mission, I find that if I imagine myself accomplishing it, I will accomplish it. Dad, I just imagine us destroying the Nephi. Are we doing this? You kids today, you're so fast with everything. Take in this moment. The world will change in a couple of hours. No właśnie, kurde, na spokojnie przecież to. I tak wszystkich wybijemy. Nie ma co się spieszyć. Oj! Ale on jest rzeźnik, nie? Ale dobry jest. Dusza wojownika. Let's go! Okej. Kto mnie tu lutuje? Terroristas, już! Ale ciężko okiełznać to. Jak się rozbuja ta maszynka... Wszystkich przemieli. Dobra, macie. Szkoda tracić, nie? Ja pierdyka. I o tam pani. Będziemy w koło. Ja chyba sobie wezmę teraz. No jak? Przecież wracam na rewolucję, tylko w koło. Co to źle? Gdzie jest mój kogut Chicharon? Ej, nie poszedł. What the hell? Aha, napraw czołg. A ja tu się zabawiam. To poważne rzeczy. Cele misji. Dobra. Dajesz. Okej, przebił się. Korlito. Bestyjka mała. Dobra, tu jest czysto. Czyżby Carlito przyważył szale zwycięstwa? Zobaczymy. Ja sobie wezmę uran. Troszkę wykorzystałem ostatnio. Widzę, że sam Carlito tutaj działa. Dobra. Jeszcze góra. Jurdykam, ale to jest masakra. Bitwa totalna. Dobra, będą na górze. Fajna ta broń partyzantka, ale ciężko utrzymać ją. Ja cię kręcę. Ładny hedzi. What the hell? Dawaj, Carlito. Czy ja mam nim jechać? Ej, serio, miałem tu stanąć? Nie wierzę.
Ku! O kurde, sam przeszedł. Admirał. Zaraz się zmierzymy. Danny, are you all right? I'm good. Looks like this way's blocked. I'm gonna go for Benitez. Do it. We'll find another way in and connect with you as soon as we can. A guerrilla has made it inside. Find them. Kill them. Tylko jak? Kurde. No, przejdziemy sobie tu, nie? If you're not dealing with the guerrilla inside, then you're killing guerrillas outside. O, wyszli, dobra. Jest git. Excelente. That tank was the most powerful weapon. Now, it's time to kill these fake Yaren rats. O czym ty, pani, mówisz? Kurde, ale szybko. Szybko zamykają. Dobra. Ja sobie teraz wejdę. O, pierdyka. Jest źle, ale z drugiej strony jest dobrze. Bo idziemy dalej. Dobra, jakiegoś kapitana potrzebujemy ubić. Tam jest góra. Weź się, pani, i tak pani umrzesz. Niestety. Kurde, tam był jakiś zawór. Znajdź admirał. Oj, wyłączenie trucizny. Dobra, tu. Kurde, ale bije. What the hell? Jeszcze do góry. Dobra, to polecimy tak. Ja pierdykam. Ej, przeżyje to? What? That wasn't supposed to happen. Dobra, lecz się. Ja pierdykam, ledwo. Ale żeś. I tu jest ostatnie. Oj, ostro. Czysto? Czysto. Dobra, mamy kartę. Ale grubo. Filtrowania, okej. Niedobrze. You still there? Si. Seems to be fucking death around every corner here. Then make sure you're on the other side of those corners. Claro, el tigre. Dobra, musimy znaleźć. Tam admirał. Tylko gdzie tu iść? Tu? O, ewentualnie tu. Okej. Okay. Nie da się jej ubić. O kurde. Open my cell. You can do it in the control room. Dobra.
I poszła sobie? Now how do I open that door Benitez went in? Czytaj. Bonilla Beltran Luna. I bet some button on the console would do the trick. No, nie wiem. Go ahead. Release the fake Yaren rats. They will die just like you. Fuck. You think I wasn't ready for an attack? Kurde, niedobrze. To wszystko wybuchnie zaraz. Kurde. Dobra. Ale ostra jest ta misja z Benitez. Ała. Naprawdę ostra. Cały czas te drzwi mi się zamykają. Tu potrzebuję drugiej karty od tego. Dobra, mamy. Oj. Pani admirał, pani admirał. Ze złym Gario pani zadziera. Dobra, są nasi. Hej, hej. You ready is my middle name. Kurde, nie weszło? No, trochę weszło. Pani, dawaj pani na solo na ringa, nie. Cię wysługujesz. Tak nie można. Tak nie robi lider. Lider idzie na solówę. Jak porządny Garia. Dani. Kurde. Dobra, góra, co? Ale dymy. To muszę się gdzieś skryć. Przesuńcie się, panie. Dobra. Ale klepią. Najgorsze, że mój kogut nie poszedł na walkę. Tego się nie spodziewałem po nim. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze Honron leży, nie? Oj, jest ciężko, ale to dobrze, jest ciekawie. Super. Ktoś tu został, dobra. Mocny. Konio. A jak to otworzyć? Uuu, piękny. Na pewno? Got it. Those cannons. We'll aim the cannons inside the fort. I'll synchronize the cannons so we can blast them open. Alright, get your ass
Tak myślałem. Ale tak, potrzebujemy działek, żeby zniszczyć bramę. Użyjmy ich, żeby rozwalić wejście do biura. Broń Jelenę, dobra. To ja będę chronił na razie. Dobra, ja spróbuję tutaj ochronić jak najbardziej. Bo ona tu procenty robi, nie? Tak, tutaj kryjemy. Pyk. Let's go. Dobra, już mamy 50%. Jest git. Tak, osłaniam. Ale dymy są niezłe. O, ładny strzał. Nie na tym hakuje, nie? 64. Kurde, niedobrze. Okej, napraw działko. Kurde, ale w to lutują. I chroni Jelenę. No i będzie ciężko teraz. Działko jest zniszczone mega. Dobra, tam się udało. I teraz lecimy z działkiem. Władź! Okej, otwarte. Lecimy. O, pierdykam, jeszcze trzeba się przebić. Dobra, chyba czysto. Oko w oko. Adios, Benitez. Ostro. Jak w Call of Duty. To było bardzo kodowe, nie? Ojo, por bardzo. Couldn't have done this without you, Danny. That's not a smart move. You should cut her down. Why? It's what that bitch deserves. You killed a soldier. Good for you. Except the thing about soldiers is there's always more of them. See, mama. Same mistakes, new faces. You're just bitter because your revolution came and went and all you got was a fucking mountain. Enjoy your trophy. Benitez is private stash. Huh? Salud. Enough with the pics. Victory, Danny. I thought I was baby tigre. Nah. Danny Roja will be bigger than El Tigre. You know why? Because your war will fucking end. Viva la moral! Si! Viva la moral! Ale żołnierzy będzie coraz więcej. Niestety się nie kończą. Z jednego wychodzi... trzech. Okej. Okay. Zobaczmy co u Antona. There's something about third world prisons. They make me hard. As you can see, Mr. McKay, everything is under control. Good old shakedown. I love it. Did they do it? Who the fuck cares? The Admiral was a lamb. She did not have the stomach needed to deal with the terroristas. I would like you to consider expanding your operations. Are you a legend? Open the cell.
With respect, el presidente has a strict... Open it! Diego jest dobry. Did you fight with Santos Espinosa in the 67 revolution? I drove a tank right through the doors of the Capitolio in the Battle of Esperanza. I was there when we took your grandfather. I watched him die. Why did you hate him? The only thing a Castillo has done for Yara is rape our land. And you will do the same thing, Gao. You don't know that. I do! And if you loosen these chains, I will wrap my hands around your little throat and save Yara from another Castillo! Or you can do your country a favor and kill yourself. We should have someone look at that mule. It's not mine. Kurde, jednak będzie potwór. Oby nie. Ale fajne są te flashbacki. No, wzrosła liczba. Carlito! Not yet, but I get the feeling I should be. Yes! Okay, it's on, Danny. Have a drink with me at Chuchi's. It's a bar west of Concepcion Bay and north of Grand Hotel Caballero. You got it, Yelena. Ale jaja. No to zrobiliśmy jedną część planu tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda. Muerte i jeszcze ten korporacyjny dupek. Fajnie, fajnie to wygląda. Mamy jeszcze chwilkę, to zrobimy sobie to, nie? Jest to świętować. Oczywiście, że jest to świętować. Idziemy na imprezę. Ale no tak jak mówiła ta mamuśka, nie? Nie ma aż tak co świętować, bo z jednej głowy wyjdą kolejne. Clara, Yara is a little more... Też zobaczcie, nie jest w ogóle to zadanko. To chce. Free today. The admiral is dead. That is a huge blow to the military. Anton's going to be out for revenge. Watch your back. I always do. Word is Castillo has a defection problem. Who knows? We might even have a Castillo surrender. You're dreaming, Clara. Fuck yeah, I am. Dobra, idziemy jeszcze porozmawiać z Jeleną. Cały czas w kontakcie z Klarą. Zbieramy ekipę na Antona, ale myślę, że będzie całkiem spora, nie? Już mamy tą rodzinkę. Chociaż tam troszkę zginęło, ale tutaj ciekawe, czy ta Jelena by dała radę, wszystkie legendy, Ponron. Na razie nikt nie zginął, co jest dziwne. Tych naszych towarzyszy. Bardzo dziwne. Ale szykujmy się, że ktoś na pewno zginie, nie? Tak to już jest, proszę państwa. Misja była mocna, ale jeszcze pójdźmy tutaj. Let's talk. The Ancianos keep talking about their glory days. This party is aging me 30 years. Let's go. We're doing our own thing. We need Honron. She's at a house on the beach. I'll drive. Let's ride. Neither one of us expected to survive. Prawo do imprezowania. A co z tym dupkiem korporacyjnym? No to prowadź pani. Tam. I calculated my alcohol. I'm good to drive. You sure? I'm fine. So, here's why you're really here. I just got off the phone with Castillo. What? He said, if I turn you in, he will release all of the outcasts in El Este. You're joking, right? It's for the greater good, Danny. What? Aren't you ready to sacrifice yourself for the good of Yara? Gone. So? You're fucking with me. Of course I am. Shit.
Lighten up, Danny. Besides, I give up Lorenzo first. Ale jaja. First to Dobre. Work, then our island. With Benitez dead, it's safe to go back there. You have an island. It was our place to hang out, hook up, drink. I'd go there to study. Hell of a mix. Honron and her brother showed it to me. Honron has a brother? Yeah. He and I... We had a thing. No shit. Where is he? I need another drink for that story. O kurde. We're here. No to chodźmy. Ale coś tu musi być złego. Skoro jeszcze został ten dupek, nie? Dobra, już idę, pani. Nie! Kurde, daleko to macie. Serio, to jest wasza wyspa? Na kajaku, na kajaku. Jak tu się włazi na to? O nie. Wzięła mi. To ja mam taki? Oszustwo! Dobra, muszę wyprzedzić. La Reina. Ale busy. Klakson. Dobra, muszę być pierwszy, bo będzie obciach. Znaczy, ja dostałem szybszy model. Kurde, rajska wyspa. Nie ma to tamto. Tak się wjeżdża na imprezę. To uwielbiam. Pararapapara. Cállate. I was studying while you were playing games. Hey, it's trying that counts. What are you? The fucking UN? Let's get Danny a trophy for trying. What's next? Is this gonna be Party Yelena or Wiki Yelena? Fuck off. You getting the grill? You know how I feel about using that thing. Animals have goddamn brains too. You know dolphins can use tools? Cojone, there was a beautiful second I forgot you were vegan. Can you show Danny where the grill is? Yeah, yeah, you monsters. Danny, grab that. I'll show you where to find meat or fish to cook. Or plant-based food for the good of your soul. Dobra. To ja wege. Zorganizuj jedzenie. I'll show you where to find some good hunting. You just need to point me in the right direction. Kurde. This island reminds me so much of Gerardo. Oh. Honron's brother? Yeah. What happened to him? In the early days of La Moral, Honron and Gerardo were so reckless. The two of them did this stupid smash and grab on a checkpoint and got arrested. I tried to bribe the guards to free them, but they could only get one out. I had to choose. My heart said Picarardo, but Honron is the best guerrilla we have. You picked Honron over your boyfriend? I did. I had a plan for the next day. We were going to break him out, but Benitez executed all the prisoners as punishment for Honron being freed. She doesn't know. Gerardo was strung up at the fort. Oh no! I think about that choice every day. And the truth is, if I had to do it over again, I'd still pick Honron. It's the right call. It's just... Like, you know. There's only one person responsible for Gerardo's death. And that's Castillo. Gracias, Danny. But I was born with an eye for bullshit. In La Revolución, we are all guilty. Just some a bit more than others. Right? Something up? I gotta get one more. Kurde, będziemy marchewki wcinać.
Jest dobrze. Oh no. We got Benitez, Gerardo. You were with me every step of the way. Still no grill? People are coming, Danny. It's probably in the water, and there's all kinds of animals we could eat around here. No dobra, chodźmy, chodźmy. Tam mogę połowić, nie? I wy tu macie marchewki. Kurde, dlaczego oni więzią te króliki? Niedobrze, niedobrze. Dobra, to idę coś złowić. Dobra, wiecie co? To łowienie jest bardzo trudne. Najpierw tego grilla. Dobra, najpierw tego grilla zrobimy. I może sobie zapolujemy normalnie, a nie będziemy łowić. To łowienie to jest masakra. Żyjesz, Honron? Helena likes you. We all like you. You should be joining La Moral. I'm going with Libertad, Honron. You might think she's all talk, but Clara Garcia, she picked me up when I had nothing. Nobody. Wouldn't be here if it wasn't for her. That reminds me of this fucking grill. What? It was the early days of La Moral. We were starving after a beautiful day of fighting. We killed 100 soldados and... Every day you guys kill 100 soldados. Whatever. Just in green. Talk to me. The point is, we came here to celebrate. Everybody's throwing meat on the grill and... I asked them to make room for my veggies. And everyone starts making fun of my veganness. I'm a fun drunk, okay? But if I hear, eat some fucking arroz con puerco, Honron, one too many times, I kinda lose my shit. Just a bit. I will remember that for later. Well, you've been warned. So, I'm pissed. My big brother, Gerardo, sees people picking on me, and he fucking snaps. Grabs the grill with his bare hands, hot as shit, meat still cooking, and chucks it into the ocean. Everybody was gonna kill me. Gerardo steps up, the way a good big brother does. He always had my back when no one else did. He died like a week after that. I fucking miss him. I'm sorry, Honron. But I'm sure he's happy we took down Benitez. Gerardo wishes he was at this party, for sure. He'd always say, we're not here to feel like shit. We're here to erase the past and drink to our future. And to eat our veggies, right? Exactly, Danny. The grill's over there. Watch out for the sharks. Yeah. Wiedziałem. Wiedziałem. Dobra, tu są podobno rekiny. What the hell? Naprawdę? Ej, ugryzł mi dupę! Okej. Będzie z tego mięso? O! Mięso z żarłacza. Dobra, mamy mięsko i grill. Kurde, ale dymy. To jeszcze muszę coś upolować, nie? Macie tu jeszcze rekiny? Tu jest wędkowanie, ale wędkowanie jest masakryczne.
Jeszcze muszę coś upolować, no ale kurde, tego królika to ja nie chcę polować. Dobra, znajdę jakieś mięsko i się widzimy. Chyba, że tu. O, dobra. Marchewki. Ej, odrosły. To dobrze. To ja też wegę. No i super. Nie musiałem nikogo zabijać, poza tym rekinem, który mi ugryzł dupę. Ale to będziemy jeden za jeden. Dobra. Some of your fans from the coconut farm. Lecimy. No, you didn't. I did. Sporo marchewek. Jedno mięsko, jak ktoś lubi, i spoko. Ta mimika jest bekowa. No i co teraz? Jak ta sielanka się skończy? Nie, muszę wziąć torbę! Gdzie to będzie? Tu! Juhu! Ale ładnie! Wow! Nie, no ładnie, ładnie! Viva la moral! Viva la moral! Kurde, ale jaja. Ale jara. No i kraby w grach. Wszystko się zgadza. Top 10 krabów w grach. Lewo do imprezowania. Okej. Okay. Hola. Playtime's over, Danny. Oh shit. You all just left me. You're the one who kicked us off our island. I do not remember that. That's the least of our problems. I got some shit news. Our base was compromised last night. Repinga. How fucked are we? Gilberto's chameleons got word ahead of time. They were able to clean everything out before the soldados raided the place. Don't go back there. Where are you setting up shop? Thanks to you, at the Gran Hotel Caballero. Swing by soon. McKay and Castillo are already fortifying their poison production operations in La Jolla. You got it. La Jolla. No to cóż, jedna operacja zakończona, teraz korporacyjny dupek musi dostać za swoje, nie? Ale to już w następnym odcinku Far Cry 6. Łapa w górę, subskrybujcie, żeby nie przegapić dalszych losów. Wielkie dzięki za oglądanie. No i kto dotrwał, to niech napisze. Kraby w grach. Kraby w grach, widzimy się następnym razem. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie, klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.